portowe miasteczko w Belfast w Maine. Potężna maszyna wyciąga tutaj te jachty, żaglówki, inne wielkie łodzie. Także dosyć głęboko jest tutaj. Opony 2 metry średnicy. Także tam wypływa, wyjeżdża do końca, ciąga na te pasy i później stawia. Także kiedyś to jakieś szkunery, żaglowce robili, a teraz tego rodzaju łodzie, wielkie prywatne łodzie, żaglówki. A tam po byku jakiś jacht za parę milionów prywatny remontują. Ale 20, 30, 40 metrów magazyny, hale. Hale portowe, tutaj też coś remontują ludziom. Tutaj to kuter rybacki jest. Te mniejsze łódki remontują. No jest ruch w Interlesie, ludzie mają forsę, żeby się bawić. Katamaran. Tu wyciągnęli człowiekowi na przyczepę, no i jedzie do domu. Pływał parę dni. Miał przyjemność. Jachcik balastowy z kabinką. Przyjemny, no jakby się wywalić na rafie, to trochę gorzej. Tam też stoją na bojkach. Malutkie dingi, pontony. Stare złomy, bojki, aż sporo ludzi. Wszystkie mają wiatraczki elektryczne, to tam trochę im baterie ładuje. Paneli słonecznych za dużo nie ma na żaglówce, to zawsze wiatr wieje. No i to tyle. Małe stocznie w Belfast, Maine. Zdrowia!